Cześć, tu Madzie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Life is Strange Before the Storm. Jak pamiętacie, Rachel tutaj odstawia scenkę jakiegoś zasłabnięcia, bowiem chce ukraść wino. Ja co prawda tutaj się dopatrzyłam oliwek, no i nie wiem, to jest pomidorek? No, więc ja bym z chęcią właśnie to sobie zakusiła, niekoniecznie wino. Podwędź się. To babeczka nas pewnie zobaczy. A jak? Oh, thank God. Please, this girl is in trouble. Go get help. Nie, no ty pomóż. Mężczyzną jesteś. I need to focus on Rachel so I can swipe the wine. What are you waiting for? Go! Kto niby czeka? Don't look at me. Look at Baywatch over here. Aw, I don't remember how to do CPR. Wah. It's time to nut up or shut up. Watch out. I'm going to check her pulse. That's on her neck, right? Nie powiem gdzie. Go get help. There's a ranger station on the other side of the park. Good point. We'll keep watch while you go. O, na pewno. Mam lekarstwo, uważajcie, wściekliznę, chcecie patrzeć, jak umiera? O. Look at all the time we've wasted already. This woman needs mouth-to-mouth resuscitation. Stat. Dobre. Definitely needs mouth-to-mouth. Okay. You can do this. Ale facet jest spaniczony, Jezu. Pathetic. Look, he's clearly useless. This woman needs help from someone who actually knows what they're doing. No to czemu sama się nie weźmiesz? Dobrze z Martani. Mamy to. But when the police show up, I hope they don't arrest you. Arrest us? Good Samaritan law. Ever heard of it? It means you have to do everything in your power to help someone in trouble. Everything. Oj, wspaniali oboje teraz. Going in. No, you might to wino. Wow, I'm all better now. You saved my life. From the bottom of my heart. Dziwnie to wyglądało, ale niech będzie. Good work, everyone. Peace out. That was incredible. Oh yes. You're a hero. Serio? I guess I am. Jasne. Nie lubię czerwonego wina. Here, you earned this. A dawaj. Thanks. Trudno, że czerwone bierzemy, nie? Pewnie jeszcze słodkie. Tu macie buzyczkę. O, nieźle daje. I am excessively sober right now. Right. Okay. Guess we're leaving now. To trzeba było wziąć coś mocniejszego. No ale w ogóle u nas nawet w parku wina przecież nie można pić. No tam w Ameryce jest inaczej, nie? A wiesz, kto ich tam wie? Czy oni to robili legalnie, czy nie? W sumie może też dlatego spełniali w kwestii policji. Nie wiem. Jaki ładny ptaszek. Ha, skądś znamy te tory. Ile tego wina tam masz? Chyba ci się już skończyło, co? Wow. Hey, check this out. What? Haj, nasze złomowisko. Była tam wcześniej huśtawka? Jakoś nie pamiętam.
great. It's a pile of trash. Yeah. An awesome pile of trash. Let's explore. You have fun, Chloe. I'm gonna go sit down. Rachel's been acting kind of standoffish ever since we left the park. What's her deal? Cóż, humorki po prostu. Dobra, chciała być sama, to na razie ją zostawmy. W sumie ty chciałaś śmietnisko przeglądać, nie? Chloe, I'd really like some space right now. No dobra. Ja tam mogę odejść, to wiesz, rybka. Okej. Actually, no. I thought we were having a great day together. Why are you acting like this all of a sudden? I'm not acting like anything. I just want to be left alone right now. W sumie nie rozumiem. No, I don't understand. You can't just turn on me for no reason. I'm sorry, turn on you? I guess I forgot. It's always about how you feel, isn't it? Sad Chloe's fucking sad again. Maybe you should try giving a shit about other people for once. Are you serious right now? Fuck! Mam nadzieję, że była pusta. Okay, I still have no idea what's going on with Rachel. But apparently she gets smashy when she's angry. I can work with that. No dobra, to my się tędy możemy poszlajeć przecież. Score. Czyżby mała demolka? Daję tego kija. Mam nadzieję, że ciebie nie zbije. Here. If you really want to smash something, this should do the trick. I asked you to leave me alone. Are you kidding me? I know you're the school princess and all, with the DA daddy and the perfect grades and all the perfect little Victoria Chases kissing your perfect ass, but seriously, fuck you. Great. I'm leaving. See you around, Chloe. You can't leave! Watch me. Rachel, wait! Don't go! Why not? Because I don't want to ruin this the way I ruin everything else in my life. Dobrały się dwie podłe łzy. Exactly. Z tego co wiemy, z jedynki Chloe zawsze coś czuła więcej do Rachel, więc z racji, powiedzmy, że twórcy gry to narzucili, to ja w tym kierunku pójdę. Nie wydaje mi się, żeby to było coś złego. I mean, fuck. Are you actually going to make me say it? Say what? You know, like a friendship. But more. Ah. I know. Weird, right? It's just today was the best day I've had since my dad died. And when I almost ruined it just now, the way I ruin everything, it made me realize whatever's going on between us is special. Żeby ona tak też myślała. Come on, say something. Chloe, I, you know what? Forget it. This was really stupid. I mean, you're Rachel Amber, and I'm Chloe Price. It's not that. It's just hard right now. And I can't talk about it. Why not? Because I can't. I know it isn't fair, but it's how it is. No cóż. Dziwne to wszystko wam powiem.
ogóle oni tam strasznie lubią mówić do siebie po imieniu i nazwisku, tak. Inaczej trochę niż u nas, nie? No to co, Chloe? Zostałeś znowu sama, tak? Dalej będziesz młoda, gniewna i zbuntowana, o. W sumie obejrzałabym sobie film Młodzi Gniewni. Fuck this place. Aha, czyli będziemy my rozwalać. Skoro nie chciała Rachel, to rozwalimy my. Aż skoro już raz poszło w szkło. Co tam, mamuś? Oj, mamo! Oj, później, mama. No zostaw już tą biedną dziewczynkę, co ci zrobiła? Masz, pudełko rozwalimy. Aparat i zaraz jej się Max jeszcze przypomni. No właśnie. He took a million pictures of us, and not one of them showed that you were gonna leave when I needed you most. Fuck cameras. W sumie wiecie co, zagrałabym sobie jeszcze raz podstawkę. Znaczy podstawkę. Life is strange. You know she's fake. You can't take your eyes off her. Who else do I know who fits that description? Yeah! Fuck off, Rachel. A, dobra, to jeszcze pudełko z narzędziami rozwalimy. If you want to rip a family apart from the inside, it's important to bring the proper tools. Czyżby David to powiedział? David. Tak. Nie będzie twój przyszły samochód? Dad. O, to chyba samochód Williama. Macie, mamy ponad 10 minut nagrania, a ile emocji było dzisiaj już w Chloe, nie? Ciekawe, wiecie co by było? Gdyby powstał dodatek, też z Chloe, ale taka alternatywna rzeczywistość, gdzie William nie zginął. Jest wszystko w porządku, nie to, że Max cofała czas, że Chloe będzie na wózku, tylko jakby to jej życie wtedy wyglądało. Nie sądzicie, że byłaby mocno grzeczna i trochę nudna? Dobra, przywal jeszcze raz i do domu, bo mama się martwi. No cóż, nie minęło też dużo czasu, prawda? Cóż, ona potrzebuje właśnie osoby, która by ją wspierała, rozumiała, trochę naprowadziła. No. No to też tak... W sumie zostały same z Joyce. Nagle tutaj David przylazł. O, znowu będzie schiza.
No co, ona tak na ziemi zasnęła? Serio? Why are you crying, sweetheart? Wiatr do oczu nawiał. Wow. Because you're not real. I'm not. What is going on? O, butelka wina. I don't feel drunk. O, większość pewnie wypiła Rachel. Look on the bright side, would ya? Jakie pozytywy? What bright side? You made a new friend today. Mamy manekin, który rozwaliliśmy, plakat. No z Williamem nic nie możemy. Plakat mi się wydaje, że był. Gotta say, that was some fight. A lover's quarrel, you might say? She nearly took your head off. O, obie charakterne. I co, Rachel po nią wróci? What do you care? Sorry, sweetheart. I guess I'm getting into your personal business. No dobra, no co, plakat nam został. What's past is prologue and shit. Sometimes people need you, though. Even when they don't admit it. O, takie osoby są trudne, niestety. Dlaczego ona się pali? Rachel! No ja rozumiem ten wypadek, ale przecież samochód nie palił się przed wypadkiem, nie? Chyba, że to były płomienie miłości. O. Na taki pomysł nie wpadłam. Serio Dobrze, wlazła do samochodu. Już myślałam, że spała na tej ziemi przed samochodem. No, jestem ciekawa, co Joyce ci powie. W ogóle, jakie na teraz mamy zadanie? Jestem ciekawa. Dobra, zostaw już ten samochód. Na dzisiaj ci wystarczy, naprawdę. Pokaż łapę, jakie my teraz zadanie mamy. O. Smutny widok, taki rozwalony samochód. W ogóle złomowiska samochodowe to są takie przykre. Dobra, tylko dzisiaj ty się już z pociągiem nie baw, tak? O, widzieliśmy kruka na samym początku wizji. Tak, powinniśmy za nim iść. To jest znak na bank. Jakoś strasznie dużo chyba w tej części jest ekranów wczytywania, nie wiem. Albo mi się tylko tak wydaje. O, jest Rachel. A to jednak Chloe ją znalazła, o. You came. I'm glad. Jesteś pewna? Are you sure about that? I got kind of a different message this afternoon. Yeah.
Chloe, I want to talk to you about something, but I don't know how to talk about this. Dobra. You don't have to tell me anything you don't want to. You remember that guy that we saw under this tree with that woman? The ones who were making out? That was my dad. Oh. All right. And that woman was definitely not my mom. Oh. The worst part is... I'm not surprised. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. So when I saw he got a text from an unknown number asking him to meet, I thought I could catch him or something. Czyli ona wszystko to ustawiła. Jest niezłe, jest naprawdę. Wręcz, że tak powiem, fascynująca. No przykro nam. I'm so sorry, Rachel. I don't know what to say. Neither do I. Chloe, I love my dad. I love him. And I never want to see his fucking face again. Oj, zraniona jesteś, tylko przejdzie ci. When my dad died, I was so mad at him. For months, I felt wrong because half the time I thought of him, I wanted to scream. And the other half, I forgot. A to jest straszne uczucie. Gdy chcecie, z jednej strony chcecie kogoś widzieć, a z drugiej strony nie możecie na niego patrzeć. I've carried this photo around with me for years. It's from Mount Hood. My dad took me hiking there when I was 10, and it started raining, and I fell and broke my arm 3 miles from the car. I remember screaming like I was gonna die, but my dad, he carried me down the mountain. I still remember the smell of his coat, and how calm he was, and the sound of his voice, and... Pocieszmy ją. Ona potrzebuje teraz kogoś. He was just so strong, you know? I felt safe. Nie, bardziej jak wspierająco. Nie ten. Nie filozofujmy. You trusted him. Completely. Here. Chloe, I owe you an apology. No, też powinniśmy przeprosić. Z parę słów za dużo padło. Hey, we were both kind of the queen of shitty. No, I mean it. Whatever's going on between us, it's intense and new and awesome. And you had the courage to tell me that you feel it too. Też to czujesz, czyli ona też coś czuje. Courage? I don't know if I'd call it that. More like blind desperation, and maybe a slight buzz from that wine. I just want you to know, I'm lucky that you were with me today. You're a badass, Chloe Price. What? Remember that biker asshole who wouldn't let you into the mill? You talked your way right past him. A skąd ty o tym wiesz? You saw that? And the skeevy douchebags who followed you upstairs? You dropped that one guy with a bottle to the face. Only because you showed up at the last minute, and... What about Drew? When he was picking on Nathan? You got right in his face and called him out. Jezu, wszystko mi teraz możesz wypominać? See? You're the real thing, Chloe. I don't know anyone like you. Plus, you came along with me, no questions asked. Well, I don't really need a good reason. No właśnie miałam to mówić. I guess tomorrow there'll be hell to pay. My mom might skip grounding and just go straight to the death penalty. And my dad?
will definitely punch. A najlepsze, tak słuchajcie, propos kary słyszałam. Nieważne, że masz 18 lat. Jak się zawścieknę, to upchnę cię w oknie życia. Punish me with. I'm so sorry, Rachel. Fuck him. What I wouldn't give to leave this place and never look back. What's stopping us? Us? Are you serious? There's nothing keeping me here. Not anymore. So, if I came to you tomorrow and told you to pack your bags... I'm serious. Let's do it, Chloe. Let's leave this place forever. Nie, młodość jest taka szalona. I myślę o konsekwencjach, o przyszłości. Po co? Robimy to, co wymyśliłyśmy teraz, nie? Can I borrow your lighter? Dobrze, że Chloe zawsze ma przy sobie zapalniczkę. Muszę wam powiedzieć, że Rachel to jest chyba najładniejsza postać w całej grze, według mnie. Come on. Chloe jest tutaj dla mnie zadziwiająca, ona tak się jeszcze nie umie odnaleźć. Nie to, co w tej, w pierwszej części. Chyba tam nie było ani razu, gdzie Chloe była jakaś zakłopotana, że coś było nie tak, prawda? No nie, ta dziewczyno, że cały las zaraz się potwajczy. No pięknie. Żeś narobiła. O, a tu mamy Franka. On mi kogoś przypomina, tylko nie wiem kogo. To żeśmy narobiły. A, przykładna kobieta. Podaj mi piwo, kobieto. Ten jeszcze nie taki psychodeliczny. Z jednej strony fajnie to wygląda, ale z drugiej taki pożar jest taki niebezpieczny. A to nie jest status Rachel przypadkiem? A to jest ta babeczka. Okej, więc pierwszy rozdział za nami. W sumie powiem wam, że w Life is Strange chyba w pierwszym rozdziale więcej się działo. Chyba był bardziej taki szokujący, zaskakujący według mnie. Dobrze, zaatakowałaś 64%. Byłaś uprzejma dla Joyce. Obroniłaś Nathana. Aż tyle osób obroniło? Nie spodziewałam się. Powiedziałaś Rachel, że jesteście kimś więcej niż tylko przyjaciółkami. No, widać, że większość tak kieruje, no. Tak mniej więcej, no. No, pierwsza część tak sugerowała, nie?
Co to jest? Wzięłaś pieniądze. A, z samochodu, okej. Okay. Kupiłeś trawkę od Franka. No, kasę miałam, to kupiłam. Większość nie kupiła. Przeczytałaś poradnik Joyce. Umieściłeś zdjęcie Williama na komodzie. Nie podrzuciłaś pieniędzy do portfela Joyce. Jak miałam podrzucić, jak je wydałam? Powiedziałaś Elliotowi, że pójdziesz z nim na sztukę. Powiedziałaś Skipowi, że podoba ci się jego demo. O, też, większość też nie słuchała. Znaczy nie większość, ale duża ilość osób nie słuchała. Nie ukończyłeś gry ze Steph i Mike'em. Tak, pisaliście mi, że to jest dodatkowe jakieś 15-20 minut gry. No, ja się w to akurat nie bawiłam. Nie wiedziałam, że to jest aż takie długie, nie? Nie sabotowałaś pracy domowej Wiktorii? No, ona jeszcze, powiedzmy, niewinna. Powiedziałaś Rachel, że zakochiwanie się jest głupie? Słuchałaś muzyki razem z Rachel? Serio, tego 2% osób nie posłuchało? Wow. I wyskoczyłaś z pociągu. A to są te główne. No to tyle. Shit. No one steals from me. I want my fucking money. Czy to był David? Nie, ja tutaj nie chcę nic ten. Żadnego odcinka. Kolejny odcinek, słuchajcie, będzie w przyszłym tygodniu. No, powiem wam, że podoba mi się ta historia. Jest to, tak jak w poprzednim odcinku wspominałam, takie inne, z innej strony, tak? Bohaterowie, których znamy, ale mają swoje przygody. Tak samo jak właśnie wspominałam w poprzednim odcinku, że chciałabym, żeby na przykład wyszła jeszcze wersja z Wiktorią, z Nathanem. Nie wiem, z kim by mogło to być jeszcze. Może z Jeffersonem? Tylko to akurat tutaj moja wyobraźnia już tak pracuje, że to byłoby 18+, w kwestii jakim on był psychopatą i dlaczego to się zaczęło i tak dalej. No, ale to ja i moja wyobraźnia. Dobrze, kochani, to ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się długo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć!